znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Korzystamy z nich płacąc w sklepie kartą, przygotowując jedzenie, czy po prostu słuchając muzyki. Znajdują się w prawie każdym urządzeniu elektronicznym. Jak są zbudowane? Jak działają? Czas na kolejny odcinek elektroprzewodnika. Czas na cewki. Zanim dowiemy się, jak działa cewka, przyjrzyjmy się jej budowie. Cewka z pozoru niewinna. Jest zwykłym drutem nawiniętym na rdzeń. Ten może być walcem lub pierścieniem, lub może go w ogóle nie być. Wtedy taką cewkę nazywamy solenoidem. Możemy spotkać też cewki w obudowach podobnych do rezystorów. Te nazywane są dławikami i mają kolor zielony. Rdzeń wykonany jest z materiału ferromagnetycznego. Może być nim główny przedstawiciel feryt, kruchy materiał, stop żelazno-węgielny. Materiałami nadającymi się na rdzeń mogą być także żelazo, kobalt i nikiel. Ferromagnetyki to substancje o silnych własnościach magnetycznych. Sugeruje nam to, iż działanie cewki ma silny związek z magnetyzmem i tak właśnie jest. Cewka gromadzi energię w polu magnetycznym, ale to nie jedyna jej własność. Swoją prawdziwą naturę ujawnia dopiero przy zmianie napięcia, zatem nie ma sensu używać jej przy napięciu stałym. Jest ona wtedy zwykłym rezystorem o rezystancji przewodu, z jakiego jest wykonana. Jak działa cewka? Tego dowiemy się doświadczalnie. Najpierw jednak przypomnimy sobie działanie kondensatora, który już dobrze jest Wam znany z poprzednich odcinków. Mamy tutaj prosty układ. W skład jego wchodzi generator przebiegu prostokątnego, za który posłuży mi Arduino z funkcją ton, którą już znacie także z poprzednich odcinków, gdzie generowaliśmy dźwięki za pomocą buzzera. Wygeneruje sobie w ten sposób przebieg prostokątny o częstotliwości 10 kHz. Mamy także rezystor oraz wspomniany kondensator. Oczywiście wszystko będziemy obserwować na oscyloskopie, gdyż zmiany napięcia dzieją się w czasie i chcemy obserwować i napięcie, i prąd. Także to, co chciałbym zrobić, to wpiąć się na ten kondensator zaciskami oscyloskopu, tutaj dodatnim, tutaj ujemnym, i obserwować napięcie na kondensatorze. Prąd zaś mogę obserwować poprzez obserwację napięcia na rezystorze. Z prawa oma jestem w stanie wtedy, dzieląc oczywiście przez rezystancję tego rezystora, wiedzieć, jaki tam mamy prąd. Rezystor jest elementem liniowym, także w całym zakresie napięcia zmienia się także zakres prądu proporcjonalnie względem właśnie tej rezystancji rezystora. Pojawia się tutaj jeden problem, ponieważ jeżeli chcielibyśmy mierzyć prąd na rezystorze zgodnie z jego biegunowością, to musielibyśmy się wpiąć tutaj plusikiem, tak, a tutaj minusem. Zwróćcie jednak uwagę, że jeżeli tutaj podepnę minus, a masa w oscyloskopie jest wspólna, złączę wtedy te dwa styki tego kondensatora. Dlatego zrobimy małą modyfikację i w tym momencie, w tym miejscu będzie podpięta masa oscyloskopu, czyli minus dla jednego, jak i drugiego kanału. Jeden kanał będzie wpięty tutaj, czyli w ten sposób na tym kanale uzyskam przebieg prądu, a w tym miejscu będzie podpięty plusik od drugiego kanału, także tutaj uzyskam napięcie i ten kanał na oscyloskopie trzeba po prostu tylko odwrócić. Wtedy uzyskam prawidłowe przebiegi. Zatem przejdźmy do montowania układu i zobaczmy, jak to wygląda na oscyloskopie. Napisałem program na moje Arduino, który na pinie drugim generuje mi przebieg prostokątny. Zatem z pinu drugiego wyjdę sobie przewodem połączeniowym na płytkę stykową i tam umieszczę rezystor. Użyję tutaj rezystora 10-ohmowego i będzie on wpięty prosto na ten pin zgodnie ze schematem, który wcześniej przygotowałem. Następnie użyję rezystora 220 nanofaradów. Taki dobrałem, aby przebiegi fajnie wyglądały na oscyloskopie, i z kondensatora ostatnią nóżką wyjdę sobie po prostu na masę w Arduino. I teraz, jak podepnę oscyloskop, tak jak mówiłem,
Tutaj niebieski przewód, który symbolizuje mi masę, będzie oczywiście wpięty na środku, tak aby masa oscyloskopu była wspólna i na jednym kanale, jednym przewodem wpinam się na jedną nóżkę rezystora, a drugim przewodem na drugą nóżkę kondensatora i tyle. Zatem zobaczmy, jak to wygląda na oscyloskopie. Jak widzicie, mój zabytkowy oscyloskop z 1976 roku nadal poprawnie funkcjonuje i to na nim będziemy oglądać dzisiejsze przebiegi. Na oscyloskopie obserwujemy dwa przebiegi. Górny to przebieg prądu ładowania kondensatora, dolny to napięcie na jego zaciskach. W momencie, kiedy nie podajemy napięcia na nasz układ, prąd nie płynie, a napięcie na zaciskach kondensatora jest oczywiście równe 0. W momencie, kiedy pojawia się napięcie, prąd gwałtownie skacze, ponieważ kondensator widziany jest w obwodzie jako zwarcie, tak więc prąd tutaj płynie maksymalnie największy, jaki jest tylko możliwy i napięcie na zaciskach kondensatora zaczyna powoli narastać wykładniczo po eksponencie, aż osiągnie maksimum. Wtedy też prąd zmaleje do minimum i przestanie płynąć, kiedy kondensator zostanie już naładowany. W momencie, kiedy wyłączymy zasilanie układu, kondensator zaczyna się rozładowywać. Oczywiście prąd zaczyna płynąć w przeciwnym kierunku i również na początku maksymalnie duży, jaki tylko jest w stanie kondensator tutaj wydzielić w tym układzie i maleje w miarę rozładowywania kondensatora. Napięcie na jego zacisku spada aż do zera i cykl się oczywiście powtarza. Teraz zobaczmy, jak to wygląda w przypadku użycia cewki zamiast kondensatora. Na oscyloskopie nadal obserwujemy dwa przebiegi. Pierwszy z nich jest to prąd ładowania cewki, drugi napięcie na jej zaciskach. W momencie, kiedy układ jest zasilany, przez cewkę płynie maksymalnie możliwy prąd, ponieważ jest ona zwykłym rezystorem. Dopiero natura cewki objawia się w momencie, kiedy zanika nam to napięcie w obwodzie, ponieważ cewka nadal podtrzymuje prąd płynący w tym układzie aż do rozładowania cewki. W tym momencie napięcie pojawia się na cewce, ponieważ następuje tutaj indukcja. A czemu to napięcie się pojawia i jak to działa, jak to się dzieje, że to napięcie tutaj występuje? Pokażę Wam to stosując znaną Wam już w poprzednich odcinków analogię do instalacji wodnej. Tak wygląda wodna symulacja naszego układu z cewką. Mamy tutaj oczywiście zbiornik wody, czyli nasze zasilanie. Mamy taką bierną turbinę wodną, czyli cewkę. Mamy zawór, który symuluje właśnie ten sygnał prostokątny. Mamy tutaj takie zwężenie, które symuluje rezystor. Także jest to dokładnie ten sam układ, który widzieliście na oscyloskopie. W momencie, kiedy zawór jest zamknięty, woda tutaj nie może płynąć, prąd nie płynie. W momencie otwarcia zaworu woda nie płynie od razu z taką prędkością, jaką ustala oczywiście to zwężenie, ten rezystor, tylko musi najpierw rozpędzić tą ciężką turbinę wodną. Tak więc zmiana prądu nie zmienia się skokowo, tylko płynnie, tak? Ta turbina się rozpędza, więc woda płynie coraz szybciej, aż do oczywiście ustalonego punktu, który ustalił ten rezystor. Najciekawsza rzecz jednak dzieje się w momencie zamknięcia tego zaworu, ponieważ rozpędzona turbina dalej się kręci, przez to na samym początku woda bardzo mocno napiera na ten zawór, tworząc tutaj duże napięcie, tak? Mamy tutaj duży plusik, tworzy się tutaj napięcie i dopiero po pewnym czasie turbina przestaje się kręcić. Jak długo się kręci turbina, to zależy oczywiście od wielkości cewki i jeżeli ta cewka bardzo mocno się naładuje, no to tutaj pojawia się bardzo duży potencjał. Mogą to być oczywiście setki voltów, także możemy się tutaj spodziewać dużych potencjałów, dużo większych niż to napięcie zasilania. I tak jak zauważyliście, również na oscyloskopie ten potencjał ma tutaj napięcie ujemne, tak, przeciwne względem tego napięcia zasilania. Także na tym polega właśnie indukcyjność, indukcja napięcia w cewce, że pojawia się ono tutaj na zaciskach z napięciem ujemnym w momencie, kiedy zamkniemy ten przepływ tego prądu. Cewka dalej chce ten prąd podtrzymywać. Miarą indukcyjności cewki jest Henr, oznaczony literką H. I zmiana prądu płynącego przez cewkę
w czasie 1 sekundy o 1 amper wywoła napięcie indukcji równe 1 voltowi. Warto jednak pamiętać, że te czasy są mniejsze niż 1 sekunda, więc napięcia będą większe, ale znowu cewki są w mniejszych wartościach niż 1 Henry. Tutaj przykładowo taka cewka ma indukcyjność 220 mikrohenrów. Także te wartości są mniejsze, ale czym częściej będziemy ten prąd zmieniać i czym większej będzie on wartości, tym większe napięcie indukcyjności uzyskamy. W obwodach symbolem cewki jest kawałek nawiniętego drutu, czyli tak jak właściwie wygląda cewka. Oznaczamy ją literką L. Jeżeli chcemy zwiększyć indukcyjność, możemy oczywiście połączyć kilka cewek szeregowo. Jeżeli chcemy zmniejszyć indukcyjność, możemy to zrobić tak samo jak w przypadku rezystorów, łącząc cewki równolegle. Przykładowo łącząc dwie takie same cewki, podzielimy indukcyjność przez 2. Przyszedł czas na proste przykłady. Na sam początek spróbujemy podnieść te śrubki za pomocą własnoręcznie wykonanego elektromagnesu. Nie będzie to wcale trudne. Do wykonania takiego elektromagnesu wystarczy nam zwykły gwóźdź, na którego należy nawinąć kilkanaście zwojów drutu. I teraz na zaciski tego drutu, czyli jest to oczywiście prosta cewka, musimy podłączyć napięcie stałe. Wtedy przez tą cewkę ciągle płynący prąd będzie wywoływał pole magnetyczne wokół nie, które będzie zbierał ten gwóźdź w środku i końcówką tego gwoździa będziemy mogli podnosić te elementy. Jak widzicie, na razie to nie działa. Pamiętajcie, iż cewka dla prądu stałego jest zwarciem, dlatego prąd, jaki przez nią płynie, zależy tylko i wyłącznie od rezystancji przewodu, z jakiego została wykonana. Tak więc, jeżeli podpilibyśmy ją na zwykły, dowolny zasilacz, możemy go zwyczajnie uszkodzić, gdyż zewrzemy jego wyjście. Dlatego użyję tutaj zasilacza warsztatowego, który ma możliwość ustalenia maksymalnego wyjściowego prądu. Tak więc napięcie zmniejszę sobie do około 2 V. Na bank nie będę miał więcej na tej cewce, a maksymalny prąd ustawię na 2 ampery. Myślę, że tyle mi wystarczy. A teraz czas na gwóźdź programu. Oczywiście z naszą cewką podłączymy do niego napięcie stałe o maksymalnym prądzie, takie jakie ustaliliśmy, 2 ampery. Tak więc teraz 2 ampery płyną przez naszą cewkę i jesteśmy w stanie w prosty sposób podnosić małe przedmioty, w tym przypadku są to śrubki, a odłączając jeden krokodylek, nasze śrubki oczywiście spadną. Tak więc taki prosty elektromagnes jesteśmy w stanie zrobić w domowych warunkach. Tutaj nasz gwóźdź, który służy za rdzeń tej cewki, skutecznie zbiera to pole magnetyczne, dlatego można stąd wyciągnąć wnioski, iż cewki z rdzeniami gromadzą większe pole magnetyczne, ponieważ możemy namagnesować ten element w środku. Zatem mamy także większe napięcie indukcyjności. Jeżeli cewka jest bardziej naładowana, uzyskamy większe napięcia, także indukcyjność cewki rośnie, jeżeli zastosujemy w środku rdzeń. Kolejnym przykładem na użycie cewki jest przekaźnik, który pozwala sterować dużymi napięciami za pomocą dużo mniejszych. Tak więc na przykład z mikrokontrolera możemy sterować żarówką na 230 V. Jak wykonany jest przekaźnik? W bardzo prosty sposób. Są to dwie oddalone blaszki od siebie oraz cewka. W momencie przyłożenia napięcia na cewkę wytwarza ona strumień magnetyczny, który przyciąga do siebie te oddalone od siebie płytki. Czy możemy wykonać sami taki przekaźnik? Oczywiście. Posłuży nam do tego element elektroniczny, który nazywany jest kontaktronem. Są to oczywiście dwie blaszki oddalone od siebie. Jeżeli uda mi się je tutaj pokazać. Ok, mam nadzieję, że widać. I w momencie przyłożenia pola magnetycznego, może to być magnes, blaszki się zwierają. Możemy to oczywiście usłyszeć, korzystając z odpowiedniej funkcji w multimetrze. Tak więc ustawiam multimetr na mierzenie ciągłości obwodu i w momencie, kiedy będę zwierał oczywiście krokodylki, usłyszę
klasyczny dźwięk. Tak więc przyłączę się krokodylkami do kontaktronu i jak widzicie przesuwanie magnesem zwiera blaszki w środku. To samo oczywiście możemy zrobić zastępując magnes cewką. Ja tutaj użyję cewki ze zwykłego kawałka przewodu, tak więc ten kawałek przewodu nakładam sobie na ten kontaktron. Oczywiście montuję krokodylki tak jak były na końcach zacisków, a cewkę zasilę z mojego zasilacza laboratoryjnego, który widzieliście przed chwilą. Tak więc jeden krokodylek do jednego końca, a drugi będę przykładał do końca cewki. Jak widzicie, cewka skutecznie zamyka obieg prądu w kontaktronie, także w ten sposób zrobiliśmy prosty przekaźnik. Kolejnym przykładem na użycie cewek jest klasyczny perelowski dzwonek gong. Jak producent podkreśla, jest to dzwonek melodyjny, a producentem była spółdzielnia niewidomych Piast. I jak wykonany jest taki dzwonek? Oczywiście prosta obudowa, a w obudowie znajdziemy gwóźdź naszego programu, czyli cewkę i w środku lata rdzeń. I jak wiecie dobrze, cewka przechowuje energię w polu magnetycznym, dlatego w momencie przyłożenia napięcia na zaciski tej cewki pojawia się pole magnetyczne, które wypycha rdzeń, który uderza w jedną z blaszek i powstaje wtedy charakterystyczny gong. Czy to działa? Sprawdzimy to podając oczywiście napięcie na zaciski. Ja sobie już tutaj przygotowałem stosowne napięcie. Uwaga! Jak usłyszeliście, cewka w mgnieniu oka przeleciała na drugą stronę. Dzwonek powinien być montowany w pozycji takiej poziomej, tak przeczytałem na opakowaniu. I jeżeli teraz będziemy tutaj przykładać to napięcie, to dzwonek oczywiście działa, ponieważ wypychamy ten rdzeń do góry, a siłą grawitacji rdzeń spada ponownie na ziemię. Tak więc w taki prosty sposób można wykonać dzwonek. Podobnie do naszego dzwonka działają głośniki. Tutaj jednak zamiast poruszać rdzeniem, poruszamy cewką. Rdzeń jest magnesem na stałe przytwierdzonym do obudowy głośnika, natomiast cewka przyklejona jest do membrany i zmiana napięcia na tej cewce porusza tą membraną względem właśnie tego magnesu. I czy możemy wykonać sami taki głośnik? Oczywiście. To co tutaj widzicie to prosty wzmacniacz audio. Wejście podłączyłem do tabletu, z którego odtworzę utwór muzyczny. Wyjście podłączyłem do cewki, do której wystarczy, że dołożę mały magnes, aby generować dźwięki. Niestety nie mam tutaj membrany przyczepionej do cewki, ale kartka, która jest pod magnesem, powinna skutecznie taką membranę zastąpić i powinniśmy usłyszeć jakiekolwiek dźwięki. Także podłączę nasz wzmacniacz do prądu i włączę utwór muzyczny. Mam nadzieję, że jesteście w stanie słyszeć ten utwór i poznajecie go. Jest to utwór, który leciał na początku tegoż odcinka. Tak więc w taki prosty sposób wykonaliśmy głośnik. Cewki znajdują także zastosowanie w silnikach. Bardzo prosto zbudowany jest silnik napięcia stałego. Wewnątrz jego obudowy znajdują się dwa magnesy, wewnątrz których umieszczone są trzy cewki. I te cewki mają wyprowadzone oczywiście swoje połączenia tutaj na końcu, na tak zwanym komutatorze, do którego przylegają dwie metalowe blaszki. I teraz zasilając, podając napięcie na te zaciski, zasilana jest jedna z cewek, wytwarzane jest pole magnetyczne wokół niej. Ta cewka przysuwana jest do odpowiedniego magnesu, przez co silnik się przesuwa
i zostaje zasilona następna cewka. Ta znowu wytwarza pole magnetyczne i przesuwa silnik dalej. Tak więc zmieniając zasilanie tych cewek, możemy wytwarzać to pole magnetyczne w coraz to innym miejscu, przesuwając dzięki temu się względem tych magnesów. Tak więc silniki są bardzo prosto zbudowane. To tyle w dzisiejszym odcinku o cewkach. W następnym odcinku pokażę kolejne przykłady zastosowania cewek oraz proste obwody, w których ich użyjemy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się, cześć!